Cześć, witajcie, z tej strony Robert i dzisiaj chcemy Wam pokazać dwie funkcje związane z Samsungiem Galaxy S5 Mini, a mianowicie dwie funkcje związane właśnie z, jakby z tutaj z naszą prywatnością, czyli tryb prywatny i skaner odcisków palców. Ten film był pokazywany na S5, ale z tego co widziałem, no to chcecie dużo filmów związanych z tym urządzeniem i poszczególne, żeby pokazać jak to rzeczywiście też wygląda, czy nie ma jakby tutaj większego problemu. Jeszcze tego nie konfigurowałem, jeśli chodzi o odcisk, skaner odcisków palców, więc pokażę wam jak to wygląda rzeczywiście. Musimy sobie zweryfikować i tak jak mamy blokadę, możemy zrobić logowanie do konta Samsung i płacenie za pomocą PayPal i to jest ok. Robimy sobie tutaj. No i teraz wybieramy sobie pierwszy palec. Musimy przeciągnąć 8 razy. Musi nam się zaświecić tych 8 zielonych kuleczek. Jeżeli źle przeciągniemy, no to nam pokaże. O, widzicie, niedokładnie przesuniemy. Musimy dokładnie przesunąć. Nie za szybko, nie za wolno i w tym momencie wpisujemy sobie jakieś tam powiedzmy hasło. W razie czego jakieś proste. Ok, mamy hasło alternatywne i od razu sugeruje nam włączyć blokadę właśnie odcisku palca jako ekran, na ekranie blokady po prostu i mamy zaznaczone tutaj. Ok, możemy sobie oczywiście dodać kolejny palec, ale żeby to zrobić musimy się zalogować za pomocą tego aktywnego. No i tak, dodajemy sobie drugi. No i powiedzmy, że nie zawsze możemy tak trzymać, czasami w ten sposób byśmy mogli użyć palca, więc zróbmy sobie w ten sposób. O. No. Więc nie jest to o tyle żmudne, że musimy tutaj poświęcić trochę czasu, ale rzeczywiście no, działa to później ok. No i dobra, mam dwa palce zeskanowane. Wyłączmy sobie ekran, włączamy. Wygląda to identycznie jak na Samsungu Galaxy S5. No i tak, bierzemy sobie, ok, inny palec jakiś. Nie działa. Nie działa. Rozpoznano. Więc sprawa wygląda, jest prosta i generalnie w ten sposób właśnie to wygląda, że jeszcze sprawdźmy sobie ten drugi, który sobie tutaj zeskanowaliśmy bez problemu, a sprawdźmy sobie drugą rękę. Nie powinno tutaj to zadziałać. Dobra, wszystko jest ok. Działa to naprawdę lepiej. Szczególnie podejrzewam, że też ta aktualizacja, która tam przyszła, tam paręnaście mega, czy tam 20 mega, to ona też pomogła. No dobra, ale druga rzecz, która jest no, mega istotna, myślę, bo dodatkowo jakby tutaj pozwala nam pewne rzeczy jakby ukryć w telefonie. Znaczy chodzi generalnie o to, że jeżeli nawet dajemy komuś telefon do zabawy, żeby pewne rzeczy zostały jakby tylko dla nas. Ok, jeżeli nawet wyłączymy tymczasowo blokadę ekranu odciskiem palca albo komuś odblokowujemy już ten telefon, czy tam dajemy odblokowany i ktoś chce się pobawić, a są rzeczy, które byśmy chcieli jednak zostawić tylko dla siebie, to warto o tym pomyśleć. No i tak, rzeczy, które możemy w ten sposób jakby właśnie schować, to jest zdjęcia z galerii, wideo, muzykę, dyktafon i moje pliki. Szkoda, że jeszcze nie jest to związane, tak jak mówiłem wcześniej, z aplikacjami, na przykład, że tylko niektóre aplikacje możemy uruchamiać. No ale nie. Wszystkiego nie możemy mieć. My mamy odcisk palca. Klikamy sobie. Jest. Teraz generalnie wygląda to w ten sposób, że jeżeli przejdziemy sobie do galerii, no okej, okay, tutaj nie mamy jakoś tam super zdjęć dużo w tej galerii, ale mamy zdjęcia w galerii i one są wszystkie dla wszystkich dostępne. Ale powiedzmy, że chcemy sobie zrobić to zdjęcie prywatne. Pod warunkiem oczywiście, że mamy włączony tryb prywatny, który zresztą widać, że on jest włączony w ten sposób tutaj. Bo jeżeli sobie go wyłączymy, czyli klikniemy sobie tak i wyłączymy tutaj, albo weźmiemy sobie w ten sposób, no dalej. Weźmiemy sobie w ten sposób, wyłączymy go. No to w tym momencie, jeżeli już mamy wyłączony tryb prywatny, no to oczywiście nie przeniesiemy sobie tego zdjęcia do prywatnych. No ale możemy zawsze szybko to sobie tutaj, ok. No, dalej. Możemy sobie to szybko włączyć. Wchodzimy do trybu prywatnego, tryb prywatny jest włączony.
możemy sobie to zdjęcie, o, mamy tą informację, możemy sobie to zdjęcie przenieść do prywatnych. Przenosimy do prywatnych, jego nie ma w tej głównej galerii, ale tworzy nam się po prostu osobny katalog z prywatnymi rzeczami i mamy podział. I teraz, jeżeli jesteśmy w trybie prywatnym, to możemy, mamy do tego pełen dostęp. Jeżeli sobie wyłączymy tryb prywatny, no to zobaczcie, że ta galeria zaraz nam zniknie. O. No i z powrotem też tak możemy zrobić, czyli wchodzimy tryb prywatny, wchodzimy do trybu prywatnego, wchodzimy do trybu prywatnego i za chwilę nam się pojawia drugi katalog. I mamy, i możemy w ten sposób również tak samo przenosić pliki i tak dalej i wygląda to identycznie. Fajna sprawa, mówię, szczególnie jeżeli na przykład, no nie wiem, no mamy tak, w ten sposób korzystamy z telefonu, że często chcemy, możemy komuś dać, albo ktoś jakby wymaga od nas, żeby skorzystać z telefonu, a rzeczy są dodatkowo jakieś tam bardziej tajne niż wszystkie inne, więc jest to jakieś fajne rozwiązanie. No i jedyne co, o czym pamiętać, jedyne o czym trzeba pamiętać, to rzeczywiście, żeby, jeżeli na przykład przywracamy ustawienia fabryczne w telefonie, żeby te wszystkie zdjęcia przenieść sobie, już logując się właśnie do trybu prywatnego gdzieś tam, bo z tego co się orientuję, to nawet nie możemy ich w chmurze trzymać i później gdzieś tam przenosić dalej, że one nie przywracają się z kontem całym, więc to niestety jest minus. Ale tak to wygląda właśnie tryb prywatny, skaner odcisków palców. Bardzo fajnie, identycznie jak na Samsungu Galaxy S5. No i rzeczywiście ten skaner działa tutaj tak samo jak w tabie S, czyli bardzo dobrze. Rozumiem, że po tej aktualizacji po prostu trochę poprawiono to we wszystkich modelach. Dzięki bardzo, dajcie znać co myślicie, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.